Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym odcinku poświęconym naszym stópkom. Jak widzicie, jest ze mną Alicja. Cześć Alicja. Cześć. I zaczynamy dzisiaj pierwszy temat. Będziemy sobie rozmawiać o pielęgnacji stóp w domu. Bo Alicja, jest tak, że część z nas wykonuje manikur w salonie, część do niektórych osób przyjeżdżają manikurzystki, pedikurzystki do domu, ale są też takie osoby, które wykonują pedikur w domu. Tak. No i dzisiaj właśnie byśmy sobie tak porozmawiały trochę o tym, jak ten pedikur powinien tak naprawdę prawidłowo wyglądać, jak go wykonywać w domu, żeby to były takie podstawy, takie zasady w pigułce dla każdego z nas, żeby nie popełniać błędów, ale robić to w odpowiedni sposób. Ty jesteś w tym doświadczona, masz wiedzę, widzisz po swoich klientach, pacjentach, jak do nich przyjeżdżasz, jak te stopy wyglądają. I zaczynamy. Pierwsze pytanie, Alicja, porozmawiajmy sobie o samym obuwiu. Czy ono ma znaczenie? Czy ty, jak przyjeżdżasz do swojego klienta, to widzisz u niego jakieś zmiany na stopach spowodowane na przykład nieodpowiednim obuwiem? Czy powinniśmy zwracać uwagę na to, jakie buty nosimy? Tak, zdecydowanie powinniśmy na to zwracać uwagę. Buty, nieprawidłowo dobrane buty do naszych stóp powodują wiele deformacji. Czy to dotyczy stóp, czy to dotyczy paznokci. Powinno się na to bardzo szczególnie zwracać uwagę. Powinny to być buty skórzane. Z naturalnej skóry, nie sztuczne. Powinny to być buty oddychające. U bardzo wielu osób, które pracują na budowach i noszą buty BHP, bardzo wiele jest deformacji, ale to jest związane też z ich pracą, więc nie są w stanie tego wyeliminować. Natomiast wiele pań, bo przede wszystkim o panie chodzi, chodzą w za ciasnym obuwiu. Tak, i chodzą w szpilkach. No właśnie, te szpilki miałam cię zapytać, czy to widać na stopach, widać, że noszone są szpilki? Widać to bardzo. Widać to, bo stopa nasza jest podparta w trzech punktach. Na pierwszej, piątej kości śródstopia i na pięcie. I widać to bardzo, jak ktoś chodzi na obcasach, że po prostu kości śródstopia są bardzo obciążone. Bo na tym, na kościach, pięciu kościach śródstopia jest, całe nasze ciało usadowione w butach. Bardzo często widać, jak panie chodzą w szpilkach takich na szpic, co kiedyś były takie modne. Tak. Bardzo to widać, jak paznokcie są bardzo ściśnięte ze sobą, jak robią się młoteczkowate. Też. Właśnie. Jak robią się młoteczkowate palce, bo się podkurczają, bo nie mają miejsca, żeby się zmieścić w tak małym bucie. Więc jak najbardziej obuwie to jest podstawa, ponieważ to nosi nas, to jest tak jak trochę, jak ktoś chciałby przyoszczędzić, tak porównuję to, szczególnie u mężczyzn, bo mężczyźni też jak często chodzą, na przykład biznesmeni w garniturach, w pantoflach eleganckich i nie kupują porządnych butów skórzanych miękkich, to widać to od razu, że są modzele, nagnioty na palcach się robią, że są palce zdeformowane, od razu też to widać. Czyli pierwsza zasada, obuwie. Żeby było dobrej jakości. A no właśnie, jeszcze i przewiewne, idzie lato, więc żeby też były przewiewne. Natomiast warto zwracać uwagę naprawdę, żeby palce były luźne. Tak, żeby one miały swobodę, a nie żeby były bardzo pościskane. Zresztą to czuć nawet po jednym chodzeniu, po jednodniowym chodzeniu w nowych butach, czuć to. I ja na przykład też widzę różnicę, takie, ja wyznaczam takie cztery sezony na pedikir leczniczy. Pierwszy sezon to jest co zmiana pór roku. Jak przechodzimy z zimowych butów na przejściowe, wiosenne. Stopornych butów ciężkich, kozaków, w których bardzo często się stopy pocą. Przechodzimy do lekkiego obuwia. Później przechodzimy do sandałów. Zaczynamy chodzić w japonkach, które są bardzo niekorzystnie wpływają na nasze stopy. Tak, ze względu na to, że cały ciężar ciała, bo stopa nie chodzi lekko, swobodnie, jak w klapkach, tylko palce cały czas podtrzymują te rzemyki, żeby się trzymały buta. No wiesz, że nawet nie wiedziałam o tym. Tak, że to bardzo, bardzo tak źle mówi wpływa. Się, że Japonki takie wygodne buty. Tak, nie. No i nie mówiąc o tym, że się bardzo często robią tutaj też otarcia. Właśnie takie odparzenia czasami, jakieś tak, otarcia. Tak, od gumy. Więc na to też zwracam uwagę. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle na temat obuwia to mogłybyśmy stworzyć cały jeden odcinek. Myślę, że na temat każdego pytania mogłybyśmy stworzyć cały odcinek. No właśnie. Ale dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Tak.
Dobra, to już omówiłyśmy sobie kwestię obuwia. Tak. To Alicja, jak już jesteśmy przy obuwiu, to teraz przejdziemy do skarpet. Tak, drugi element bardzo drugi istotny. Drugi element bardzo istotny i pewnie też mi zaraz powiesz, że jakość skarpet ma bardzo dobrze, bardzo duże znaczenie. Jak to powinno być? Już Wam mówię, skarpety powinny być też bawełniane. Teraz jest też bardzo modne bambus. Fajny, przewiewny. I na przykład są nawet skarpetki z jonami srebra, które bardzo ładnie wyciągają naszą wilgoć. Więc jak ktoś ma problemy z potliwością, to jest to genialne rozwiązanie. Albo jeżeli ktoś dużo biega, ktoś dużo uprawia sportów, też jak najbardziej skarpetki z jonami srebra. Czyli są... skarpety z poliestru odpadają. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Czyli pamiętajmy, że jednak ta bawełna również ma bardzo duży wpływ na nasze stopy. Tak. I wszystkie właśnie takie dodatki, bambus, jony srebra i tak dalej, to też będzie miało dobry wpływ na nasze stopy. Tak, bo musimy sobie uświadomić to, co z tego, jeżeli będziemy mieli buty bardzo porządne, w których stopa będzie lekko, która będzie taka, jak to często mówią, stopa jest połączona razem z butem jako jedna całość, że są bardzo wygodne. Jeżeli będziemy mieli skarpety, które będą ocierały, które nie będą oddychały, w których będzie się stopa pociła, to nie ma sensu. Czyli jeśli już inwestujecie w dobre buty, to pomyślcie o tym, żeby były też dobrej jakości skarpety. Zdecydowanie. No dobra, lecimy z trzecim pytaniem. To teraz przechodzimy do kwestii już pielęgnacyjnej i Alicja, powiedz mi tak, po pierwsze, pedikur w domu i pedikur u specjalisty, jak często powinniśmy go wykonywać? Uważam, że pedikur powinno się wykonywać ze względu na to, że to są nasze stopy. Chodzimy nimi. Cały dzień, czy to jest wiosna, lato, jesień, zima. Nie tylko je pokazujemy latem. Ja wiem, że latem chcemy je eksponować, bo są odkryte, jest odkryte obuwie i chcemy, żeby te pięty były gładkie, no tak, żeby były pięknie zadbane. Ładne paznokcie, tak. I ja to w pełni rozumiem, bo też jestem kobietą. Natomiast o stopy powinniśmy dbać całym rokiem, bo one nas trzymają. Tak. To jest, ja czasami tak mężczyznom porównuję, że to jest tak jakby kupić sobie bardzo ekskluzywny samochód i założyć mu bardzo słabej jakości opony, które nie będą trzymały się drogi, które będą powodowały jakieś zaburzenia w trakcie jazdy. Więc to jest tak dla mężczyzn dobre też porównanie. Natomiast uważam, że pedikir jednak powinien być wykonywany w gabinecie. Ze względu na to, przynajmniej chociaż raz na jakiś czas, jeżeli ktoś nie ma też warunków finansowych na to. Ze względu na to, żeby wiedzieć, żeby się ukierunkować i wiedzieć, co robić w domu, żeby utrzymać taki efekt, jakiego byśmy oczekiwali. Ponieważ jest bardzo dużo błędów ze strony klientów w trakcie codziennej pielęgnacji. Właśnie o błędach, słuchajcie, będzie następny odcinek i tam sobie porozmawiamy o takich właśnie najczęstszych błędach, które niestety nam się zdarzają, jeśli robimy to w domu. No ale okej. Czyli tak, powinniśmy tak naprawdę korzystać z pomocy specjalisty. Tak. Załóżmy, że nie mamy dużej gotówki, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to robić raz w miesiącu. To ile wtedy? Raz na pół roku? Raz na dwa miesiące? Właśnie, dobrze powiedziałeś, że raz na 4 tygodnie. Pedikier tak naprawdę powinno się wykonywać raz na 4 do 6 tygodni. Czy to jest w domu, czy to jest w gabinecie. Częściej nie wykonujemy pedikiru. Oj, znam takie osoby, które potrafią raz w tygodniu robić. Tak, czyli też znam. Aha, czyli za dużo. Też znam. Tak, zdecydowanie zdecydowanie za często. Ponieważ cykl odnowy naskórka wynosi 28 dni. Więc nie wykonujemy go częściej, bo będziemy musiały go jeszcze częściej wykonywać, bo skóra będzie jeszcze szybciej nam narastała. No właśnie, jak już jesteśmy przy tym naskórku, to kiedyś właśnie tak słyszałam, że jeżeli będziemy sobie ścierać w domu tareczką albo pumeksem nasze pięty i robić to raz w tygodniu, to wtedy efekt będzie odwrotny, będzie to szybciej się, ten martwy naskórek będzie się szybciej pojawiał na tych piętach, więc będzie trzeba intensywniej działać i to jest właśnie takie błędne koło. Jest zdecydowanie błędne koło, natomiast ja bym zostawiła takie błędy tarkowe, zostawiłabym na oddzielny odcinek. To już w ogóle będzie inna kwestia, ale właśnie chodziło mi o to nawiązanie, jak często robimy sobie... 4 do 6 tygodni. Okay. Jeżeli mamy jakieś problematyczne stopy, jeżeli to są stopy w trakcie terapii i wymagają częstszych wizyt i kontroli u podologa, to wykonujmy to częściej. Tak, natomiast jeżeli to nie wymaga i to jest taki, nazwijmy to pedikier taki kosmetyczny, podstawowy,
to wykonujemy go raz na 4 do 6 tygodni. Czyli, i uwaga, jeszcze no. jedna zasada. Nie wykonujemy go w zależności od odrostu hybrydy, bo to jest bardzo często no w wakacje. No właśnie, właśnie o to miałam że, też zapytać, tak. No jest bardzo często w wakacje, że kiedy idziemy na pedikir, no kiedy widać odrost hybrydy. No bo po co wcześniej? Właśnie te hybrydy też na tych stopach, ale o tym też jeszcze sobie porozmawiamy a propos już oddzielnego, myślę, odcinka na temat hybryd tak. i tych wszystkich sposobów stylizacji paznokci, żele, akryla i cała reszta. Tak. Ale fajnie, dobra, czyli tak naprawdę, słuchajcie, lepiej sobie odłożyć pieniądze. Tak, i chociaż pójść tak na raz, dwa razy, żeby podolog nauczył nas pielęgnacji domowej. Okej, okay. czyli i dał wskazówki odpowiednie do naszych stóp. Czyli wstawiamy najpierw na podologa, na specjalistę, uczymy się, widzimy tak. jak to wszystko wygląda, a później dopiero możemy wspomagać te Dokładnie. Działania podologa w domu. Tak, zdecydowanie. Okej, i tutaj moje kolejne pytanie do Ciebie. Co w takim razie robić w domu, takie podstawowe kroki, żeby te stopy były w dobrym stanie pomiędzy właśnie wizytami u podologa? U mnie zasada jest pierwsza. Po pedikirze moim przez najbliższy tydzień, minimum tydzień, zabraniam klientowi czegokolwiek dotykać na stopach. To Aha. znaczy żadnej tarki i innych narzędzi ściernych, ze względu na to, że te stopy już są tak przygotowane, że obawiam się, jeżeli ja korzystam z takich ostrych narzędzi jak dłuto czy skalpel, to tym bardziej nie pozwalam klientom na dotykanie wcześniej niż tydzień po. I często klienci sami mówią: Pani Alu, ale ja nawet po tygodniu nie miałam co tam ścierać, bo stopy były nadal gładkie i miękkie. Świetnie. Więc najważniejsza w domu jest pielęgnacja. Okay. Indywidualnie dobrana do problemu i do stóp. Okej, okay, super. Bo bardzo często zdarza się, że klienci na przykład, tu też uważam, że rynek niepotrzebnie sprzedaje tak silne produkty, kremy z wysokoprocentowym mocznikiem, bo klienci sobie bardzo często robią tę krzywdę. I uważają, że jeżeli będzie wysokoprocentowy mocznik, który złuszcza, bo musimy sobie tak też uszeregować, że niskoprocentowy mocznik, tak do 10%, działa zmiękczająco i on jest najbardziej bezpieczny i najbardziej, że tak powiem, pożądany dla naszych stóp. Mhm. Następnie mamy taki bardziej zmiękczający i następnie jest złuszczający. I to się naprawdę stosuje w wyjątkowych sytuacjach. Więc nie polecam stosowania tego na własną rękę. Na zasadzie, ok, nałożę preparat z wysokoprocentowym mocznikiem, on mi złuszczy skórę, nie będę musiała tak często robić pedikiru. Jak najbardziej to nie jest prawda. Więc przede wszystkim taka pielęgnacja indywidualnie dobrana. Czyli trochę tak jak z twarzą naszą. Oczywiście, że idziemy tak. do kosmetyczki, do kosmetologa, robimy sobie badanie skóry, widzimy analizujemy jak, dokładnie, problemy. Jaki jest problem, jaka jest skóra i dobieramy indywidualną pielęgnację do naszych potrzeb, tak. do potrzeb naszej skóry. Tak. Czyli tak samo powinno być w przypadku stóp. Tak, bo są stopy, które są nadpotliwe no i właśnie. To nie dotyczy tylko mężczyzn, to dotyczy również kobiet. Tak. I u nich stosowanie preparatów, nie wiem, silnie nawilżających nie będzie pomagało, tak? Czy komedogennych. Będzie pomagały preparaty z jonami srebra, które będą działały dezynfekująco i antybakteryjnie na naszą skórę. Mhm. To zupełnie co innego dotyczy, jeżeli klienci mają problemy z pękającymi piętami. Tak. To jest zupełnie indywidualnie dobrana do tego no terapia. Skorzeń skóry też na stopach też jest bardzo dużo, tych problemów ze stopami jest dużo, tak. ale o tym też będziemy mieć oddzielne odcinki. Dzisiaj mówimy sobie tak ogólnie o tym właśnie, co robić, czego nie robić. Robić przede wszystkim warto peeling. I peeling jest najbezpieczniejszym produktem na nasze stopy w celu złuszczania. Ale peeling taki kosmetyczny gruboziarnisty. Do stóp. Gruboziarnisty, może to być peeling kawowy zrobiony indywidualnie samemu, może to być peeling cukrowy, może to być peeling nawet, nawet do ciała, który będzie nawet, niektóre klientki stosują antycelulitowy i też się z tym nic nie dzieje, ale lepiej jest oczywiście, żeby to był preparat typowo dobrany do stóp, żeby złuszczyć tą skórę i zrobić na niej masaż. To jest jeden taki element, który jest bardzo ważny. Drugim elementem takim bardzo istotnym jest taka profilaktyka, polegająca na masażu stóp. O, tak. ciekawe.
Tak, czy to są panie pracujące w szpilkach i codziennie chodzące na szpilkach? Czy to są panie, czy to są panowie chodzący w butach BHP, czy chodzących do biura w pantoflach? Czy to są panie pracujące w sklepach odzieżowych? Zwykła piłeczka, która nawet jest dla psa, z takimi igiełkami, kolcami. A wiem, widziałam coś takiego w sprzedaży. Nawet chyba w Rossmanie ostatnio widziałam takie właśnie piłeczki. W Rossmanie, w różnych dyskontach tanich można spokojnie to dostać. I masujemy od palcy po pięty, po to, żeby pobudzić wszelkie receptory, żeby gimnastykować te nasze, nasze stopy. Muszę sobie to zrobić. Dobrze, będziemy ćwiczyć. Następny odcinek przygotujcie piłeczki, będziemy ćwiczyć. Dobra, okej, coś jeszcze? Tu jest jeszcze ważny element podcinania paznokci. Dobra, zaraz do paznokci przejdziemy. Dobrze. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Czyli te, powiedzmy, takie te najważniejsze kroki już mamy. Tak. Wiemy, jak to powinno wyglądać. Przechodzimy do następnego pytania. Tak jest. No właśnie, Alicja, już tak coś powiedziałaś o tym złuszczaniu, to może powiedz mi, jak to jest z tymi narzędziami, tymi wszystkimi, które używamy sobie w domu, czyli Pumex, tarka, skarpetki złuszczające albo Omega. Co ty o tym nam tutaj powiesz ciekawego? Wszyscy będą niepocieszeni pytaniem i odpowiedzią, ale wybrniemy z tego. Tarka może być stosowana w domu, Pumex jak najbardziej nie, ze względu na, nawet już o higienie nie wspomnę. Ale powiedz o tej higienie, bo to jest bardzo ważne. Nie zdarzyło ci się, albo nie słyszałaś o takich osobach, które mają Pumex przez kilka miesięcy i go cały czas stosują? Wiesz, ja pracuję u klienta w domu. No. Ja bardzo często korzystam z łazienki klienta. I nie powiem, że nie zwracam na to uwagi. No właśnie. Jak to w jaki sposób wygląda i jak rzadko. Szczególnie mężczyźni używają Pumexu, bo oni tak się zatrzymali na tym Pumexie, bo Pumex to Pumex i to tak działa. Ale w ogóle tych Pumexów jest to bardzo niehigieniczne. Jest w ogóle bardzo dużo. No i właśnie jest niehigieniczne, bo przecież jak nim ścierasz, to później ten martwy nastórek zostaje na tym Pumexie. Tak. I jak nie jesteś w stanie go usunąć, nie jesteś w stanie tego wyczyścić i potem znowu sobie to no nawet nie chcę o tym myśleć. No niestety. Lepsza jest tarka. Właśnie, zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej wyczyścić, umyć. Tak, natomiast ważne, żeby tarka była. Trzy elementy. Pierwsze, żeby tarka była dwustronna, czyli z jednej strony, żeby była gruboziarnista, taka mocniejsza, a z drugiej strony, żeby była gładsza. W pierwszej kolejności przecieramy tą grubszą, bardziej gruboziarnistą, a tą gładką wersją. Wygładzamy sobie skórę, tak, żeby po prostu ona nie została taka poszarpana. Okay. I drugi element bardzo istotny to to, żeby to była tarka plastikowa, nie drewniana. A metalowa? Też może być. Są teraz nawet takie metalowe z takimi nakładkami przyklejanymi. Mhm. Jak najbardziej to też jest dobry sposób, bo to jest taki wielokrotnego użytku. Drewniana jest najgorszym przypadkiem, bo tam zbiera się grzyb. Wilgoć. A wiesz co, w to mi się drewno. Wydaje, że najgorszym przypadkiem to jest tarka kuchenna. Też słyszałam. Też słyszałam, pomijmy ten temat, dobra, żeby tak nie daj Boże naszych tutaj słuchaczy nie zachęcać. No dobra, czyli tak, Pumex odpada, tarka może być, ale żeby była właśnie plastikowa, ewentualnie tak jak metalowa z nakładkami i dwustronna. Dwustronna, a Omega? To jest zbyt ostre narzędzie. Ja to bym w ogóle, powiem ci szczerze, że. Zakazała sprzedaży? Tak. Ja zdecydowanie. Też. Przecież nawet słyszałam o tylu przypadkach gdzieś tam w internecie, że można sobie zrobić tym taką krzywdę, można się straszną. Tak zaciąć. Naprawdę, do krwi. Ja nie wiem, jak w ogóle to jest możliwe, że to jest w sprzedaży, ta Omega. To jest w sprzedaży, to jest bardzo popularne, bo jak ktoś ma popękane pięty, no to przecież tylko tarką to on nic nie jest w stanie zrobić, a Omegą to on jest w stanie usunąć. I ja bardzo często jeżdżę do klientów i to widać. Że klient stosuje Omega. Matko. To widać, bo są dziury w piętach, w skórze i klienci często uważają, że a czym się różni, jak pani pracuje skalpelem, na Omedze jest żyletka. To działa to przecież tak samo. Nie, różnica jest taka, że ja nad skalpelem mam pełną kontrolę. No to ja decyduję, jak głęboko pracuję, czy jak płytko. Natomiast pracując z Omegą, to jest niekontrolowany ruch. Już nie mówiąc o samodzielnym używaniu takiej Omegi. To już zdecydowanie. No dobra, a jeszcze poczekaj.
zanim przejdziemy do skarpetek złuszczających, które też są bardzo popularne. O, i też mogłybyśmy odcinek na ten temat zrobić. No właśnie, ale są jeszcze takie elektryczne pumeksy, chyba Scholl coś takiego miał? Tak. Takie tarki, co o tym myślisz? Tak, takie a la fryzarki. I tak, właśnie z bałeczkiem czy tak, i do tego też możemy jak najbardziej zahaczyć, ponieważ tak jak w przypadku tarek, tak w przypadku takich elektrycznych, rotujących, złuszczających narzędzi, bardzo jest ważne to, żeby nie przegrzewać skóry. Mhm. Ja bardzo często na jakichś filmikach takich pokazowych widzę, jak nawet profesjonaliści, jakieś kosmetyczki pracujące, bo niestety jeszcze tarka jest bardzo popularna wśród kosmetyczek do pracy. Preparat zmiękczający i tarką złuszczanie pięt. Ja na to patrzeć nie mogę. Natomiast bardzo jest to popularne przegrzewanie skóry. Pracujemy tarką cały czas w jednym miejscu i ta skóra boli, się przegrzewa. Przecież to boli, się piecze i przez to będzie nam w tym miejscu, w którym tak bardzo trzemy, bo chcemy, żeby ta skóra była taka gładka, to będzie nam jeszcze szybciej na skórek narastał, bo jest przegrzanie skóry. I skóra będzie się nam buntować wobec takiego ruchu. Więc tego jak najbardziej uważamy, żeby to były płynne ruchy i nie cały czas w jednym miejscu, żeby było gładko, tylko ruchy, tak jak, to jest trochę podobnie jak z fryzarką. Jak ja pracuję fryzarką, ja pracuję, nie pracuję cały czas w jednym miejscu, żeby klienta nie przegrzać. Tylko tak. Pracuję w różnych miejscach, tak? Żeby klient odczuwał też taką swobodę i żebym ja nie zrobiła klientowi krzywdy. Tak samo robimy z tarką i tak samo niestety robimy z... W ogóle uważam, że takie narzędzia rotujące, elektryczne nie powinny być również w sprzedaży, ponieważ klienci nie potrafią się tym obsługiwać i potrafią sobie zrobić tym większą krzywdę. Dlatego uważam, że peeling gruboziarnisty jest dużo lepszym rozwiązaniem, bo na tym peelingu możemy sobie zrobić nawet masaż stóp, masaż palcy. Dokładnie. I jeszcze przypomniało mi się, że możemy, co jest jeszcze bardzo istotną rzeczą w pielęgnacji domowej, zapomniałyśmy o tym, Anita, to jest bardzo ważne, żeby pilnować przestrzeni między palcami. Rzeczywiście, nie mówiłyśmy o tym, ale sama bym na to nie wpadła. Tak, to znaczy? Bardzo wielu klientów nie dba o przestrzeni między palcami. Na przykład wychodzi spod prysznica albo po długiej kąpieli, nie wyciera przestrzeni. I jeżeli ktoś ma szczupłe palce, długie, to nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo ciasno ustawione palce, to tutaj w tych przestrzeniach robi się wilgotno, robi się ciepło. To jest idealne podłoże do grzybicy. I to się zaczyna już pojawiać. Też nawet zimą, bo buty w butach stopy nie oddychają, tak. W jakichś sztucznych. Więc zawsze po prysznicu, zawsze po kąpieli przecieramy. Można to zrobić ręcznikiem papierowym, można to zrobić ręcznikiem do sucha, żeby przetrzeć przestrzenie między palcami, żeby tam nie było dobrego podłoża do grzybicy. Bardzo dobra wskazówka, pamiętajcie o tym. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zdecydowanie. No dobra, to jeszcze te skarpetki złuszczające. O Boże, temat rzeka. A czy co myślisz, że zrobimy na ich tematy oddzielny odcinek? Możemy zrobić. Możemy zrobić oddzielny odcinek, natomiast damy taką zajawkę. Dobra. Naszym, bo idzie lato, więc warto. Właśnie dlatego zapytałam. Więc warto na ten temat na chwilkę przystanąć i porozmawiać i wytłumaczyć. Nie znam żadnego podologa, który by ci powiedział, że skarpetki złuszczające są dobre dla stóp. Problem jest jeden. Klienci nie stosują tych preparatów zgodnie z instrukcją. A to jest standard, przecież w pielęgnacji twarzy też tak jest. Tak, znaczy ja uważam, że to jest na zasadzie takiej, dodam więcej płynu do płukania, żeby ubrania po praniu były jeszcze bardziej pachnące. I ile ja znam przypadków, gdzie panie zamiast trzymać tam powiedzmy 10-15 minut... Trzymały pół godziny. Gdzie pół godziny? Całą noc. Żartuję, żeby lepszy był efekt. I na przykład po takim pedikirze dwa dni później poleciały do Egiptu 40 stopni słońca, piasek, który ma 60 stopni powiedzmy, i te poparzone stopy, które chodzą po tym piasku. Podziwiam. Ja też. Podziwiam. Już mówiąc o tym złuszczaniu, które tam się pojawia czasami w przypadku właśnie stosowania takich skarpetek. Tak, i jest bardzo
brzydkie, nieestetyczne. To już taki wzgląd estetyczny, jeżeli tutaj już o tym mówimy. Natomiast klienci przede wszystkim nie stosują się do zasad. Klienci nie wiedzą, jakie mają problemy ze stopami. Klienci bardzo często robią sobie krzywdę, nie zabezpieczając całych stóp. Nakładamy skarpetki, które nakłada się na całą stopę. Mhm. I również na część grzbietową. Jeszcze nawet, jeszcze zacznijmy od tego, że skarpetki są nasączone kwasami. Tak. I to jest tak, jakbyś pozwoliła klientce stosować, nałożyć sobie kwasy na twarz. To jest tak samo, jak klientka sobie nałoży te skarpetki. Mhm. I wyobraź sobie, że twoja klientka zostawi sobie kwasy na całą noc, nie. Żeby był lepszy efekt. Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja też nie wyobrażałam, dopóki nie widziałam takich przypadków. I klienci, nakładając te skarpetki, również oddziałują tymi mocnymi kwasami na część grzbietową naszej stopy, która jest delikatną skórą. Tak. I tutaj dochodzi do silnego złuszczenia. Tak, do tego paznokcie, bo nie widzimy od spodu, bo tam jest więcej, bo tam jest grubo, a z kolei z drugiej strony działam na górę, gdzie jest bardzo delikatnie. Dobra, zrobimy sobie oddzielny odcinek. Zdecydowanie. Na chwilę obecną nie stosujemy skarpetką złuszczającą, mówimy stanowczo nie. Okej, zbliżamy się do końca i ostatnie pytania. No właśnie, Alicja, przechodzimy już do końca dzisiejszego odcinka i tutaj mam dwa pytania do Ciebie. Skoro jesteśmy przy takich produktach złuszczających, to powiedz mi, czy moczenie stóp to jest dobra opcja, czy to w ogóle ma sens? Nasze stopy nie lubią takiego moczenia. Mhm. Wykonując nawet pedikir podologiczny, podolog nie moczy stóp, bo zaburza mu to cały obraz stóp. Odcisk, który jest bardzo mały, po moczeniu stóp potrafi się zrobić dużo większy. I my wtedy nie wiemy, jaki on jest rzeczywiście. Mhm. Czy on jest tak duży? Dwa, pracujemy na frezarkach z pochłaniaczem pyłu i nie jest to korzystne. Owszem, jestem zdania tego, że jeżeli klient przychodzi, i tym bardziej jest lato, i klient przychodzi do gabinetu, to chce odświeżyć swoje stopy, bo jest po całym dniu w butach, w pracy. Mm-hmm. I ja to w pełni rozumiem, więc jak najbardziej możemy sobie tak, nazwijmy to, umyć, odświeżyć stopy. Okej, czy takie chwilowe, chwilowe, tak? Celem komfortu dla klienta. Natomiast nam to w ogóle nie pomaga. Przy obcinaniu paznokci są różnego rodzaju preparaty zmiękczające, więc nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli w domu, właśnie, jak w domu chcę sobie wymoczyć w miedniczce na przykład stopy, żeby później je lepiej zetrzeć. Pamiętamy o nieprzegrzewaniu, Anita. Pamiętamy o nieprzegrzewaniu. Nie jest nam to potrzebne. Skóra im bardziej sucha, tym łatwiej się tarkuje ją nawet. Właśnie. Więc nie ma takiej, czyli nawet nie ma takiej w konieczności. Domu nie robimy takiego moczenia stóp. Nie ma takiej konieczności. Prędzej, ale nie moczymy. Tak, prędzej możemy sobie zastosować celem pobudzenia krążenia, jeżeli ktoś ma też problemy z krążeniem. Takie kąpiele ciepło-zimno, takie prysznice. Celem pobudzenia. Tak, jeżeli już bardzo chcemy taką kąpiel sobie zaprezentować naszym stopom, to możemy wlać na przykład olejek z tymiankiem, celem takiego odświeżenia i przeciwpotliwości. Natomiast staramy się, stopy tego nie lubią. Jeżeli tym bardziej nie jesteśmy klientami, którzy dbają o nasze przestrzenie między palcami, no właśnie, to, o czym mówiłyśmy wcześniej, to jest jeszcze bardziej nasza pożywka dla grzybów. Także staramy się tego nie moczyć, bo nie ma po prostu takiej potrzeby. Okay. Ale myjemy. Myjemy. Wydaje mi się, że to jest chyba podstawa taka, żebyśmy myli naszą stopę. Warto zaznaczyć, tak? Że myjemy. To właśnie. Dobra, a teraz tak, paznokcie. To jeszcze chwilę zatrzymamy się przy paznokciach i powiedz mi, czy jest jakaś zasada, jeśli chodzi o opiłowywanie paznokci? No i właśnie, dobrze o tym mówisz. Czy opiłowywać, czy obcinać? O. Bo dużo lepszym i bezpieczniejszą wersją jest opiłowywanie. Żeby podolog nadał też odpowiedni kształt temu paznokciowi. I tutaj też podolog służy do tego, żeby nadać kształt prawidłowy dla płytki paznokcia, a nie celem, żeby ładnie się prezentowała hybryda. Tylko żeby to było zdrowe dla naszych paznokci, żeby one się gdzieś nie wrastały, żeby właśnie nie bolały. To przycinanie takie na rogach paznokci. Zdecydowanie mówimy temu nie. Takimi rzeczami zajmuje się tylko podolog. Jeżeli mamy problem z wrastającym paznokciem, nie robimy z tym nic. Poza czasem kąpielą, jeżeli robi się stan zapalny i czekamy na termin wizyty, możemy psikać oktaniseptem, czymś dezynfekującym.
możemy zrobić, jeżeli już kąpiel, to na przykład z sodą, żeby nam wyciągała stan zapalny. Natomiast momentalnie idziemy do podologa nie tniemy i tam sami, nie grzebiemy nie. sami w tych paznokciach. Nie, ja mam jedną klientkę, która powiedziała mi, że ona wydała tyle pieniędzy na jakieś klamry, które mechanizmy, które sama sobie chciała nakładać, na preparaty przeciw wrastaniu paznokci, nie wiem czemu one mają służyć. Nie wiem, ale widziałam takie w sprzedaży. Tak, są, niestety są i to przez bardzo popularne firmy. I ona mówi, że tyle wydała na to pieniędzy. A mówi, i tyle z tym walczyła, cierpiała tyle, a proste było rozwiązanie pójść raz do podologa, poddać się terapii klamrami. I ona mówi, jeżeli ktoś pani albo pani powie, że zakładanie klamer boli, to proszę go odesłać do mnie, bo zakładanie klamer nie boli. Boli, ale wrastanie paznokci. Dlatego nic nie robimy na własną rękę, bo to naprawdę można zrobić sobie krzywdę. Bardzo często młode dziewczyny, takie nastolatki mają z tym problem, bo ich nie stać na to i one sobie, dla nich najważniejsze jest, żeby kształt paznokcia był ładny właśnie pod kolor paznokci, żeby nie był... Ale na przykład fręczek robimy też, żeby te paznokcie tak. były tak ładnie pomalowane. Tak, zdecydowanie. No. Natomiast staramy się obcinać, zasada jest taka, że staramy się obcinać bądź opiłowywać, najbezpieczniej w domu opiłowywać na prosto. Okay. To wtedy zapobiega naszemu wrastaniu. Natomiast jeżeli płytka nasza temu nie pozwala, bo jest bardzo zaokrąglona i jest taka krótka, no to nie jesteśmy w stanie siłą rzeczy tego zrobić, tak? Natomiast staramy się opiłowywać je na prosto, gdzie brzegi delikatnie sobie zaokrąglamy, tak, żeby nie były takie ostre, tak? Okay. Czy żeby dla nas to też było wygodne, żeby nie haczyły o nic. Więc taka jest przede wszystkim zasada. Natomiast jeszcze raz zwracam uwagę, jak tylko jest problem, coś zaczyna boleć, kuć w dużym palcu, czy w innych również, to idziemy do podologa i walczymy z terapią i wdrażamy terapię nawrastającą. Chociaż czasami wystarczy dobre obcięcie, już jest po temacie. No tak, ale o tych wrastających paznokciach to też pociągniemy kilka odcinków, bo to jest bardzo ważna sprawa i też tak. często dopytujecie i wiem, że no niestety dużo osób się z tym boryka, zwłaszcza tak. teraz jak pojawia się lato, czy po zimie właśnie, gdzie te palce są tam w tych butach i tak dalej, ale o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Alicja, na zakończenie dzisiejszego odcinka, mimo tego, że o kosmetykach pielęgnacyjnych do stóp będziemy robić też oddzielny odcinek i rozmawiać, czy profesjonalne, czy takie drogeryjne, co polecasz, z czego korzystać, marki i tak dalej, to na zakończenie dzisiaj takie dwa twoje topowe preparaty, które mogłabyś polecić do pielęgnacji domowej. Do pielęgnacji domowej, zaznaczę jeszcze raz, żeby była to pielęgnacja odpowiednia, powinien to zasugerować i zaordynować podolog, który się na tym zna i który widzi, z jakim problemem jesteśmy. Bo często klienci nie wiedzą, a tu mam odcisk, a okazuje się, że to jest brodawka. Bo pomylą, albo mówią, tutaj mam odcisk, okazuje się, że to jest modzel i oni zupełnie z czymś innym walczyli, więc poza taką dobraną pielęgnacją, jeżeli chcemy nie zrobić sobie krzywdy i chcemy zadbać o nasze stopy i paznokcie, to dwa takie moje topowe produkty to będzie serum regenerujące z Arkady TC16, ogólnodostępne, może nie drogeryjnie, ale w sieci internetowej będzie dostępne. To jest preparat z kolagenem, z olejkiem z drzewa herbacianego i z innymi olejkami i ono będzie działało genialnie, wzmacniająco i uelastyczniająco naszą płytkę paznokcia. O, super. I jeżeli nawet mamy jakieś podejrzenie grzybicy, to też będzie działało zapobiegawczo ze względu na to, że to jest olejek z drzewa herbacianego. I również można to stosować na paznokcie u dłoni. O, super. Czy jakaś regeneracja po hybrydzie, po stylizacjach, jak najbardziej możemy to stosować. Alicja, i drugi produkt? Drugi produkt to jest preparat do pielęgnacji całych stóp, szczególnie strony podeszwowej, którą chodzimy. To jest preparat z Ziajmed, z tej serii medycznej. Kuracja ultranawilżająca do stóp z 15% mocznikiem. Super. Jest to w pełni bezpieczny produkt, który jest bardzo ładnie nawilża, bardzo ładnie zmiękcza stopy. Jak klienci mają problemy tarczycowe ze stopami i są stopy przesuszone, bardzo ładnie nawilża naszą skórę. I uważam, że to są dwa takie pewniaki,
po których widać naprawdę różnicę, jeżeli klient oczywiście je stosuje w domu, to widać naprawdę dużą różnicę, więc polecam dwa produkty. TT16 i kuracja ultra nawilżająca. Dwie fajne polecajki. No tak. Dobrze, myślę, że możemy już tym akcentem zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Bardzo Ci dziękuję za dużą dawkę wiedzy. Zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek. Przypominam o linkach, które znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. I życzymy Wam miłego dnia. Miłego dnia. Dzięki. Pa.